Dzień dobry, witam was serdecznie. Dawno na moim kanale nie było unboxingu, ale czasami unboxing wypada na kanale zrobić. Jak wiecie, ja jestem twórcą, który no nie za często dostaje paczki, a jeżeli dostaję te paczki, to najczęściej jest w środku alkohol, na co oczywiście narzekać nie mogę, ale niektóre marki potrafią przejrzeć poza mój typowy wizerunek w internecie i są skłonne wysłać mi paczuszki z różnymi przyjemnymi giftami. Ja ich nie dostaję, tak jak mówię, super dużo, ale czasami je dostaję, więc postanowiłem podzielić się z wami tym, co dostałem, ponieważ pakunek, jak widzicie, wygląda bardzo oryginalnie. Ma moje imię i nazwisko nawet na nalepce. Nie jest to oczywiście, że tak powiem, prawdziwy użytkowy kufer, neceser, nie wiem jak to nazwać, ale jest świetnie wystylizowany, z takiego cienkiego drewna z skórzonymi paskami i dostałem go od firmy Fuji. Dokładnie nie wiem, co się w środku znajduje, wiem tylko mniej więcej, dlatego otworzę go razem sobie z wami i zobaczymy, co Fuji wysłało mi w prezencie. Jak wiecie, ja pracowałem parę lat jako fotograf, także Fuji trafiło w moje gusta fotograficzne. Zobaczymy tylko, jak bardzo. Teraz powinno takie słońce płynąć, złoty kolor jak z Pulp Fiction, a ja bym nie pokazał, co jest w środku. W środku są plastikowe, sztuczne wypełniacze, które bardzo lubię. Mój pies też je bardzo lubi często jeść, a potem się ich pozbywać z organizmu. Ale nie wchodźmy w nieprzyjemne szczegóły. Musimy się niestety tego pozbyć. To ciężkie życie youtubera, nie? Czujecie mój ból. Ach, te prezenty tak popakowane. Ach, naprawdę. Telegram od Fuji. Drogi Grzegorzu, stop. Nowy aparat Fujifilm AX-A10 dla Ciebie. Stop. Robi selfie idealne. Stop. Do tego obrotowy ekran. Stop. W internecie chętniej zobaczą. Forma dowolna. Stop. Za najciekawszy wpis lub vlog czeka drugi aparat. Stop. Możesz obdarować nim fanów. Prawdziwa gratka. Stop. Hashtag warto. Hashtag vintage. Stop. Z pozdrowieniem Fujifilm. No i gdzieś tu powinien być sam aparat. Nie, to jest obiektyw, przepraszam. Obiektyw wygląda bardzo ładnie, ale przetestujemy go później oczywiście w formie selfiasza. Wszystko jest pięknie i bezpiecznie popakowane. Brawo, Fuji. To nie. Obiektyw prezentuje się następująco. Pysznie, pysznie, pysznie. Będziemy go zaraz testować. Patrzcie, jaki wielki skurczybyk oczywiście. Skurczybyk. Mamy bon. Co to jest? To jest bon do Photo Jokera o wartości 135 zł. Spoko, na fotoksiążkę. Z przyjemnością zrobię sobie fotoksiążkę ze zdjęciami mojego niedawno ukończonego jeden rok życia syna. Możecie pisać przyjemne wiadomości dla mojego syna, bo pewnie do mnie niczego miłego nie napiszecie. Tylko, że się sprzedałem albo coś w tym stylu. No i mamy aparat. Mamy aparat, zaraz zrobimy sobie jakieś ładne przybitki i coś o tym aparacie wam opowiem, bo też już o nim trochę coś tam czytałem, także zaraz go obejrzymy z bliska. Tak jak widzicie, aparat prezentuje się z lewej, z prawej, z przedniej, i z bocznej, i z górnej, i góry nogami strony. Generalnie to wygląda na aluminium, ale aluminium to nie jest. Jest to po prostu srebrny plastik, a cały aparat jest stylizowany na, no taki powiedzmy, że trochę vintage styl. Z jednej strony będzie to wada, że jest to plastik, z drugiej strony zyskujemy mniejszą wagę. Obiektyw, tutaj pokażę wam prewki, jak wychodzą mniej więcej z tego selfiacza, proszę bardzo. Obiektyw doskonale nadaje się do autoportretów bądź do czystego, typowego vlogowania, jeżeli jesteście youtuberami oczywiście. No i plus wspomniany, chyba najbardziej z tego ważny, otwierany obiektyw we wszystkie pięknie strony, który pozwala nam podglądać samego siebie, kiedy robimy sobie piękne selfie na Insta. A przecież właśnie to jest najważniejsze i tym świat żyje.
Także odchylany ekranik jest bardzo, bardzo pomocny, jeżeli absolutnie musicie podzielić się ze światem swoją twarzą. No a wiem, że musicie. To chyba absolutnie najdziwniejsza pozycja, w jakiej przyszło mi nagrywać, ale dobra. Ja nie będę się tutaj zagłębiał wszystkie szczegóły techniczne, bo nie jest to vlog o fotografii, więc nie będę go super recenzował, ale jeżeli miałbym jakoś totalnie już skrócić i skumulować recenzję tego sprzętu, to powiem o właściwie najważniejszych zaletach i wadach, które ten aparat ma, bo jak wiemy, nie ma róży bez kolców. W każdym razie, odchylany ekranik bardzo przydaje się w vlogowaniu, dosyć wytrzymała bateria, tryby i tak dalej, bajery, no to do tego jesteśmy już właściwie przyzwyczajeni. A to, co będzie wadą aparatu, niestety przynajmniej dla mnie, brak wizjera. Brak wizjera, nie ma go, ponieważ go po prostu nie ma generalnie i to może niektórych boleć. Ale tak jak mówię, jeżeli jesteście półprofesjonalistami bądź zaawansowanymi amatorami, tak jak ja, ponieważ ja już w fotografii, jako fotograf nie pracuję od paru lat, to ten aparat będzie miłym rozwiązaniem, jeżeli nie chcecie targać ze sobą wielkiej, ciężkiej lustrzanki, kilku obiektywów, a potrzebujecie aparat po to, żeby robić zdjęcia na Insta dobrej jakości, z imprez rodzinnych czy przy piwku itd., itd. I ten aparat, nowy zresztą w rodzinie Fuji, do tego się bardzo dobrze nada. Także ja daję łapkę w górę, okejkę, no bo w końcu go dostałem, więc nie mogę narzekać. Ale polecam, generalnie polecam, fajny wybór, bez lusterkowiec, wymienne obiektywy, narzekać nie można. Ja się żegnam, papsy!